Państwa, jest poniedziałek, 2 grudnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jan Paweł II wiedział o homoseksualnych skłonnościach biskupa Juliusza Peca już na początku lat 80. i mianował go na biskupa. Taką sensacyjną informację przekazał Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej. W piątek podczas panelu dyskusyjnego Kościół na krawędzi we Wrocławiu Przeciszewski powiedział: arcybiskup Pec miał naprawdę wysokie stanowisko w Watykanie i do Łomży pojechał na zesłanie. To był podstawowy błąd, bo te jego skłonności zostały już rozpoznane w Watykanie. Watykan chciał się go pozbyć. To był jeden z motywów nominacji. Zmarły 15 listopada arcybiskup Juliusz Pec był w latach 60. i 70. pracownikiem sekretariatu generalnego synodu biskupów w Rzymie. Współpracował z sekretariatem stanu Stolicy Apostolskiej i Radą do Spraw Publicznych Kościoła. Był członkiem delegacji watykańskiej do spraw stałych kontaktów roboczych z rządem PRL. Następnie pełnił funkcję prałata antykamery papieskiej, przyjmował gości czekających na audiencję u papieża. Był bliskim współpracownikiem trzech papieży: Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II. W 1983 roku został biskupem łomżyńskim, w 1996 arcybiskupem metropolitą poznańskim. W 2002 roku media ujawniły oskarżenia wobec arcybiskupa Peca o molestowanie seksualne poznańskich kleryków. Pec zaprzeczał oskarżeniom, ale zrezygnował z pełnienia funkcji. Do niedawna oficjalnie twierdzono, że Jan Paweł II dowiedział się o oskarżeniach wobec biskupa Peca nieoficjalnie od swojej przyjaciółki Wandy Pułtawskiej. Jednak szef Katolickiej Agencji Informacyjnej twierdzi, że Watykan wiedział o skłonnościach homoseksualnych Peca już na początku lat 80. i dlatego wysłał go z Watykanu do Łomży. Katolicki publicysta Tomasz Terdikowski tak skomentował sprawę na Facebooku: jeśli w Watykanie uznano, że kogoś, kto jest zgorszeniem w Watykanie, można za karę uczynić ojcem diecezji, to znaczy najdelikatniej rzecz ujmując, że coś nie tak było z nominacjami biskupimi i ktoś za to odpowiada. Coś nie tak było też z myśleniem eklezjalnym i teologicznym, bo uznano, że karą dla kogoś jest uczynienie go następcą apostołów, biskupem ordynariuszem. To są bardzo poważne zarzuty. Nie wystarczy powiedzieć, że to błąd. Trzeba jasno powiedzieć, kto za niego odpowiada, a potem jasno za niego przeprosić. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski stwierdził, że sprawę Juliusza Peca ukrywał Józef Kowalczyk, który później został prymasem. W programie Wydarzenia i Opinie w Polsat News 22 listopada ksiądz Zaleski powiedział: sprawa arcybiskupa Peca była tuszowana przez ówczesnego nuncjusza papieskiego Józefa Kowalczyka, który później niestety został prymasem Polski. Mówię to z całą odpowiedzialnością, są na to dziesiątki dowodów. On odpowiada za to całe zło. Przez 20 lat ani Kościół w Polsce, ani Kościół poznański nie potrafił sprawy arcybiskupa Juliusza Peca rozwiązać. Nigdy nie powiedziano wyraźnie, czy był winny, czy nie. Nie ogłoszono żadnego komunikatu, nie przeproszono ofiar, które przecież są, i nie pociągnięto do konsekwencji samego arcybiskupa. Więcej o tej sprawie już za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Polak bohater z Londynu wyszedł ze szpitala. Polak, który powstrzymał terrorystę na moście londyńskim, wyszedł ze szpitala. Jak powiedział Polskiemu Radiu szef Polaka, zarządca budynku Fishmongers Hall, Polak czuje się dobrze. Pan Łukasz bohaterem został, kiedy w piątek wraz z kilkoma innymi osobami powstrzymał atak islamskiego terrorysty w Londynie. Usman Khan w piątek po południu zaatakował nożami uczestników seminarium na temat reintegracji przestępców, które odbywało się w budynku Fishmongers Hall w pobliżu mostu londyńskiego. Miał na sobie atrapy ładunków wybuchowych. Napastnik został przegoniony z budynku i na moście londyńskim obezwładniony. Główną rolę w powstrzymaniu napastnika odegrał Polak, który pracuje jako pomywacz w Fishmongers Hall. Pan Łukasz chwycił 1,5-metrowy kieł narwala i ruszył do walki z napastnikiem. Wspomogło go dwóch mężczyzn, jeden z nich uzbrojony w gaśnicę. Udało im się rozbroić napastnika, wcześniej jednak pan Łukasz został 5-krotnie raniony. Funkcjonariusze policji, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zastrzelili terrorystę. Niestety takiej możliwości nie mieli ludzie zaatakowani przez terrorystę. Prawo w Wielkiej Brytanii zabrania noszenia broni w miejscach publicznych. Przez to terrorysta zabił dwoje bezbronnych ludzi.
Khan był już skazany za terroryzm. Rok temu został warunkowo zwolniony z więzienia, miał zakaz przyjeżdżania do Londynu, jednak wydano mu specjalne zezwolenie, aby mógł przyjechać na seminarium o reintegracji przestępców. Dwie osoby, które zamordował, to 25-letni Jack Merritt, który był koordynatorem programu, oraz 23-letnia Saskia Jones, wolontariuszka. Bohaterska postawa Polaka i pozostałych osób, które walczyły z terrorystą, spotkały się z uznaniem w Wielkiej Brytanii. Podziękowała im królowa Elżbieta II, a także premier Boris Johnson i burmistrz Londynu Sadiq Khan. Również premier Polski Mateusz Morawiecki pogratulował Polakowi bohaterskiej postawy. Przeciwko terroryzmowi każda broń jest dozwolona, panie Łukaszu. Pana postawa zasługuje na szczególne podziękowanie i szacunek. Polska jest z pana dumna, napisał premier na Facebooku. Niestety myśl wyrażona przez premiera nie ma odzwierciedlenia w praktyce. W Polsce bardzo trudno jest uzyskać broń palną do obrony osobistej, a jej użycie często oznacza represje wobec broniącego się i długotrwały proces. W Wielkiej Brytanii nawet noszenie broni w miejscu ataku było zabronione. Mecenas Andrzej Turczyn na blogu trybun.org.pl stwierdził, że jest to cofanie społeczeństwa do epoki kamienia. Broń palna została wynaleziona po to, by człowiek cywilizowany miał narzędzie, które będzie służyło do łatwego pokonywania zła. Lewica, socjaliści i im podobni postępowcy plotą na wszystkie strony, że dążą ku postępowi. Jednym z elementów proponowanego przez czerwonych i tęczowych postępu jest zakaz posiadania broni. Na przykładzie zamachu w Londynie na moście mam poważne co do tego wątpliwości, czy to postęp. Moim zdaniem to gwałtowny powrót do czasów prymitywnych. Za sprawą postępowych pomysłów wdrożonych w Wielkiej Brytanii mamy dowód na to, że świat lewicowy prowadzi nas w czas kamieni łupanych, napisał Andrzej Turczyn. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dąży do likwidacji gotówki i pełnej kontroli nad wydatkami Polaków. Ministerstwo Finansów planuje obniżyć próg płatności gotówkowych, na razie do 8000 zł, ale rząd dąży do tego, by ostatecznie wszystkie transakcje były prowadzone bezgotówkowo. Projekt resortu finansów zakłada obniżenie progu obrotu gotówkowego. Obecnie wszystkie transakcje między przedsiębiorstwami, których kwota przekracza 15000 zł, muszą być przeprowadzane bezgotówkowo. Minister chce obniżenia tego progu do 8000. Projekt jest teraz konsultowany z członkami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zmiana ma poprawić ściągalność podatków i uszczelnić system obiegu pieniądza i ułatwić walkę z szarą strefą. Ministerstwo deklaruje też, że pozwoli to na zmniejszenie kosztów wytwarzania i transportu gotówki. Obniżenie progu to tylko kolejny krok na drodze do całkowitego wyeliminowania gotówki. Już w 2017 roku obniżono limit płatności gotówkowych z 65 tysięcy złotych do 15 tysięcy złotych. Tadeusz Kościński, nowy minister finansów, mówił o planach przejścia urzędów na obrót bezgotówkowy już rok temu w wywiadzie dla CEO magazynu. Już ponad 60% urzędów akceptuje obrót bezgotówkowy. Żeby nakłonić resztę, żeby dojść do 100%, bardzo ważna jest edukacja, mówił Kościński, argumentując, że ludzie chcą płacić bezgotówkowo i że jest to też łatwiejsze dla urzędników. Rząd PiS konsekwentnie realizuje program odejścia od gotówki. W 2016 roku minister Anna Streżyńska ogłosiła koniec Polski papierowej. Podczas konferencji Od papierowej do cyfrowej Polski ministrowie trzech resortów ogłosili program cyfryzacji gospodarki. Rząd ogłosił przechodzenie na elektroniczną formę księgowości, elektroniczną korespondencję z urzędami oraz odchodzenie od gotówki. Stworzymy Polskę bez papieru, gotówki i kolejek, mówiła minister Streżyńska. Jeśli ktoś tego nie zatrzyma, to to się skończy totalną kontrolą. Te wszystkie inne gadki o tam uszczelnianiu VAT-u, o uproszczeniu podatku, o jakimś tam estońskim CIT-cie, SRIT-cie i tak dalej, to jest pic na wodę fotomontaż, bo idea jest taka, żeby zniszczyć wolny obrót pieniędzmi w Polsce. Wolny, bez kontroli rządu. Bez kontroli rządu, czyli po prostu wszystko sprowadzić pod, można powiedzieć, kontrolę wielkiego brata, i wprowadzić Polskę do globalizmu. Cały ten system bezgotówkowy jest nakierowany na zabranie ci wolności. I o tym ostrzega Biblia, 13 rozdział Księgi Apokalipsy. Tu jest mowa o tym rządzie światowym, o jego dyktatorze. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci, ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce
albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. A jak się nazywa dzisiejszy system? Liczbowy, czyli numeryczny. Nie Polska gotówkowa, tylko Polska numeryczna. To jest hasło PiSu. To jest apokaliptyczne hasło PiSu. Katolicko-narodowej partii. Osoby jednej płci nie mogą być rodzicami dziecka. Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny. 7 sędziów w uchwale orzekło, że nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka rodzica, który nie jest mężczyzną. Byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polsce. Sprawa dotyczy kobiety, której urząd stanu cywilnego w Piasecznie odmówił wpisania do polskich ksiąg aktu urodzenia jej syna urodzonego w Londynie. Spowodowane to było tym, że w akcie widniały jako rodzice dwie kobiety. Odmowną decyzję urzędu podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Kobieta złożyła wniosek o kasację do Najwyższego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że ojcem dziecka może być tylko mężczyzna. Katalonia i Flandria chcą razem starać się o niepodległość. W sobotę władze regionu Hiszpanii, Katalonii i należącej do Belgii części Flandrii podpisały wspólną deklarację o dążeniu obu regionów do niepodległości. W deklaracji szefowie regionów wezwali Unię Europejską do ustanowienia nowych mechanizmów integrowania nowych państw powstałych w sposób demokratyczny wewnątrz Unii Europejskiej. W trakcie spotkania premier Katalonii i prezydent regionu flamandzkiego rozmawiali również na temat drogi do uzyskania niepodległości, a także uwolnienia więźniów politycznych i zesłańców. Podczas konferencji prasowej premier Katalonii zapewnił, że jego rząd solidaryzuje się w dążeniu do niepodległości z narodem flamandzkim, a także ze Szkotami chcącymi oderwać się od Wielkiej Brytanii. Powiedział, w XXI wieku nie można należeć do jakiegoś państwa w wyniku podporządkowania, ale poprzez przyłączenie się do niego. Dodał, że odłączenie się regionów powinno odbywać się w sposób demokratyczny za pomocą referendum. Wyraził nadzieję, że kolejny krok zostanie poczyniony przez Unię Europejską. Podkreślił, że nie wierzy w sprawiedliwość w sprawie niepodległości w Hiszpanii, lecz w Unii Europejskiej. Region flamandzki jest częścią Belgii, stanowi on fragment Flandrii, krainy leżącej na pograniczu Belgii, Holandii i Francji. Katalonia to wspólnota autonomiczna Hiszpanii, region, którego mieszkańcy domagają się odłączenia od Hiszpanii. Chińczycy protestują w komunistycznych Chinach. W graniczącej z Hongkongiem prowincji Guangdong w komunistycznych Chinach miały miejsce protesty miejscowej ludności. Kilkuset Chińczyków wyszło w piątek i sobotę na ulicę miasteczka Wenlou. Mieszkańcy protestowali przeciwko decyzji władz o budowie krematorium w pobliżu miasteczka. Wcześniej władze zapowiadały, że na tym terenie powstanie park ekologiczny. Podczas demonstracji doszło do starć z policją. Funkcjonariusze strzelali pociskami z gazem łzawiącym, rzucali w demonstrantów kamieniami, a także pałkami bili protestujących. W internecie pojawiły się nagrania, na których widać, jak protestujący w odpowiedzi atakują opancerzony samochód policyjny i skandują "Nadszedł czas rewolucji". Na nagraniach widać także, że wielu protestujących odniosło poważne obrażenia w starciach z policją. Rannych zostało według doniesień lokalnych mediów kilkadziesiąt osób, a około 100 zostało zatrzymanych. Jeden z uczestników protestu powiedział, policja jest teraz jak szalone psy, bijące każdego, kogo zobaczą. Gdzie jest prawo? Gdzie jest moralność? I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd. Witam Państwa, Unika Chojecka w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie również i Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za Wasze pytania i komentarze. Przejdziemy do nich w drugiej części programu.
Ale na początku temat, który powrócił. Jan Paweł II wiedział, że Juliusz Pec był homoseksualistą i pomimo tego wyświęcił go na biskupa i wysłał do Łomży. Skąd się o tym dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się o tym, proszę Państwa, po 40? Paru latach. Paru latach od szefa Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcina Przeciszewskiego, który po raz pierwszy publicznie poinformował, że arcybiskup Juliusz Pec w 1983 roku do Łomży pojechał na zesłanie i że to był podstawowy błąd. O jego skłonnościach było wiadomo w Watykanie. Zostały one rozpoznane i Watykan chciał się go pozbyć. Powiedział to w czasie panelu Kościół na krawędzi ze znakiem zapytania, który odbył się w ramach Ogólnopolskiego Forum Młodych we Wrocławiu. Czytamy na portalu wyborcza.pl, ale także na portalu fronda.pl. Bardzo trafnie pyta portal Fronda. Jeśli bowiem w Watykanie uznano, że z kogoś, kto jest zgorszeniem w Watykanie, można za karę uczynić ojcem diecezji, to znaczy, najdelikatniej rzecz ujmując, że coś nie tak było z nominacjami biskupimi. I ktoś za to odpowiada. Coś nie tak było też z myśleniem eklezjalnym i teologicznym, bo uznano, że karą dla kogoś jest uczynienie go następcą apostołów, biskupem, ordynariuszem. To są bardzo poważne zarzuty, pisze Tomasz Telikowski na portalu fronda.pl. Granat, burza, bomba, tak można powiedzieć o tych informacjach. Granacik. Przypomnijmy, że granat, to arcybiskup Pec na początku listopada zmarł, odbył się jego pogrzeb, o którym zaraz powiemy więcej, ale skupmy się na tej informacji. Po 40 latach dowiadujemy się, że Jan Paweł II wiedział o tym, że Pec jest homoseksualistą, że ma takie skłonności. Przypomnijmy, Juliusz Pec, na którym ciążą zarzuty molestowania kleryków w Poznaniu. Kilkadziesiąt osób. Sprawa zamieciona pod dywan. Młodsi widzowie nie pamiętają tej sprawy, ja ją pamiętam. Ale rzeczywiście żadnych skazanych, żadnych odszkodowań dla tych molestowanych, nic. Kościół umył ręce. A wszystko? Za sprawą Jana Pawła II. Ta informacja to jest tylko mały, można powiedzieć, dziecięcy, fioletowy czy lawendowy granacik. Prawdziwy granat, no to jest to, co myśmy pisali kilkanaście lat temu, zadając publicznie pytanie, na które nikt nie chce w Polsce odpowiedzieć. Gdzie jest teczka JP2? Tu, to by się rzeczywiście teczka, wiele... czyli? Teczka oznacza materiały gromadzone przez Służbę Bezpieczeństwa. Służba Bezpieczeństwa w latach komunizmu każdemu seminarzyście, nie tylko księdzu, każdemu seminarzyście, księdzu to oczywiste, biskupowi no to już całkowicie oczywiste, ordynariuszowi diecezji to już jeszcze bardziej oczywiste i tak dalej, papieżowi to już, wiecie. Zachowały się tylko fragmenty, a przynajmniej gdzieś, one są dostępne, mówią o tym między innymi profesor Cęckiewicz. I nikt nie pokazał całości zbioru, który czy WSI, czy SB miała na temat księdza Wojtyły. Od początku jego drogi seminaryjnej, aż po drogę papieską. To jest prawdziwy granat, to jest tajemnica Poliszynela, można powiedzieć, to jest jedna z tajemnic założycielskich Okrągłego Stołu i Trzeciej RP, że komuniści zobowiązali się, że nic nie powiedzą o papieżu Janie Pawle II, że nic nie powiedzą o biskupach katolickich. W zamian za to Kościół katolicki nie potępi komunizmu w Polsce, nie będzie za rozliczeniem komunistów, tylko będzie za grubą kreską i Kościół katolicki będzie dalej ochraniał wpływy komunistów już teraz w biznesie i w polityce. Jan Paweł II wywiązał się z tego zobowiązania w sposób publiczny. Kiedy sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kwaśniewskiego Aleksandra, miał namaścić na prezydenta Polski, zrobił to ostentacyjnie i publicznie.
jako jedynego kandydata na prezydenta obwiózł go Polakom Papa Mobile. Także tu już ten obraz mówi wszystko o komunizmie w Polsce, o upadku tak zwanym upadku komunizmu w Polsce i o roli, osobistej roli Jana Pawła II w tej całej szopce zwanej okrągłym stołem. My pisaliśmy o tym kilkanaście dobrych lat temu, oczywiście ataki, kubły pomyj na mnie wylewane, no to teraz zobaczcie, powolutku ta prawda zaczyna wyciekać. Okazuje się, że to wszystko zło, co można było powiedzieć o arcybiskupie Pecu, o arcybiskupie, ale także nuncjuszu, czyli przedstawicielu papieża na Polskę, księdzu Kowalczyku, że to wszystko bezpośrednio obciąża Jana Pawła II. Ale kto w Polsce o tym jasno powie? Zobaczcie, w tych wszystkich doniesieniach, ja przeczytałem zarówno Polsat, Wyborczą, Frondę, co tam jeszcze, ani słowa nie ma o JP2. Ani jednego słowa. Jest polski papież, się pojawia w portalu, na portalu wyborcza.pl, bo informacja podana przez Przeciszewskiego potwierdziła te spekulacje, że sprawa skłonności Peca musiała być w Watykanie doskonale znana o wiele wcześniej, zanim na przełomie XX i XXI wieku wybuchł skandal związany z molestowaniem kleryków w Poznaniu, czytamy w Gazecie Wyborczej. Przypomnijmy, że oficjalnie obowiązuje wersja, zgodnie z którą o sprawie Peca polskiego papieża zawiadomiła dopiero w 2002 roku bohaterska profesor Wanda Pułtawska, przyjaciółka Karola Wojtyły z czasów krakowskich, która miała się niemal przedrzeć przez kordon watykańskich popleczników arcybiskupa. Okazało się, jak przyznał Marcin Przeciszewski, szef KAI, że Watykan dobrze wiedział o skłonnościach homoseksualnych Peca i wyświęcił go Jan Paweł II na biskupa. Ale rzeczywiście... Gdzie jest mowa? To wina Jana Pawła II, że Pec robił to, co robił, że gwałcił kleryków w seminariach. No gdzie jest takie zdanie? Proste i oczywiste, no! Na razie są tylko takie nagłówki. Kościół od dawna znał prawdę o arcybiskupie Pecu, ale ją ukrywał. Pora rozliczyć winnych, to Wyborcza, Fronda. Watykan wiedział o homoseksualizmie arcybiskupa Peca. Tomasz Telikowski, sprawa musi zostać wyjaśniona do bólu. I Polsat... O, ból to się dopiero zaczyna. To jest dopiero początek boleści, bo tu komuniści mają naprawdę zgromadzony ogromny materiał dowodowy. Ogromne archiwum na temat Jana Pawła II. I w odpowiednim momencie... I będą go dawkować, będą teraz grillować. To właśnie głupia katolicka strona sprzedała się komunistom w zamian za milczenie o Janie Pawle II. To teraz macie i przegraną, i grillowanie w temacie JP2. Właśnie się rozpoczęło. No właśnie, czy rzeczywiście... Przegraliście Polskę i przegracie swój Kościół! Czy ta sprawa będzie wyjaśniona do końca i do bólu, jak brzmi Tomasz Terlikowski? My przejdziemy do tekstu na Polsat.pl. 40 lat, zobaczcie, autorytet katolicki, katolicka agencja informacyjna, czyli ma dwie podstawy, żeby mówić prawdę. Tak przynajmniej katolikom się twierdzi. Nie, bo się nazywa katolicka. Czyli Chrystus jest głową tego kościoła. Rzekomo oczywiście. Nie wierzymy w te brednie. Ale tak wierzą nasi rodacy. Czyli katolicka, czyli mówi prawdę. Nie? Tak sobie kombinują ludzie. No i do tego jeszcze agencja informacyjna. Czyli dziennikarze. Którzy właśnie, że tak powiem, deklarują etos mówienia prawdy. Po 40 latach. Czyli katolicka i dziennikarska. Czyli z dwóch powodów powinni mówić prawdę. Gdzie Przeciszewski byłeś przez te 40 lat? Że oszukiwałeś Polaków, nie mówiąc im prawdy. Tylko dopiero teraz puszczasz parę z gęby. Jaki interes miałeś, nie mówiąc tej prawdy kiedyś? Jaki interes masz dzisiaj?
kto, gdzie kto zadaje takie pytania? Przecież to są podstawowe, to już powinna być, można powiedzieć, Rada Etyki Mediów, nie wiadomo co. Dlaczego szef Kaj kłamał przez tyle lat i nie mówił prawdy, choć skandal za skandalem się ciągnął za pecem? Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w programie Wydarzenia i Opinie powiedział: przez 20 lat ani Kościół w Polsce, ani Kościół poznański nie potrafił sprawy arcybiskupa Juliusza Peca rozwiązać. Nigdy nie powiedziano wyraźnie, czy był winny, czy nie. Nie ogłoszono żadnego komunikatu, nie przeproszono ofiar, nie pociągnięto do konsekwencji samego arcybiskupa. Rzeczywiście... Jacy oni... Bo tu, że jacyś nie ogłoszono, nie powiedziano, nie przeproszono. No to kto to miał zrobić? Kto na czele tego bajzlu stoi? Czy stał wtedy? Dlaczego ksiądz Isakowicz nie ma odwagi powiedzieć? Kto wyświęcił? To jest wina Jana Pawła II. Biskupa Peca, Jan Paweł II. 83 rok. Zadaje jakieś takie w powietrze pytania do jakichś onych. Przecież tam są hierarchowie. Tam jest jasna linia polityczna, czy hierarchiczna. Jest papież, a pod nim biskup ordynariusz i kropka. Od 67 roku Pec był pracownikiem Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów w Rzymie. Był też bliskim współpracownikiem trzech papieży. Pawła IV, Jana Pawła I Pawła VI. I Jana Pawła VI. Drugiego, dokładnie Pawła VI, przepraszam. No. W każdym razie był współpracownikiem trzech papieży i żaden z nich nie powiedział, że to jest człowiek o skłonnościach homoseksualnych, a wręcz przeciwnie, został wyświęcony na biskupa i wysłany do Łomży, a później, przypomnijmy, molestował kleryków w Poznaniu. Czyli gwałcił kleryków. Teraz w Niemczech za takie czyny tamtych biskupów płacą klerykom, zdaje się, 1 000 000 złotych. Czy więcej? Nie wiem. Zobaczcie, dlaczego jest to milczenie. Dlaczego ani papież, ani biskupi polscy nie powiedzieli ani słowa. Bo musieliby kilkanaście milionów czy kilkadziesiąt milionów złotych odpalić tym zgwałconym klerykom. Przez tego starego z boka. Bo trzeba jasno powiedzieć. To nie był pedofil, to był homoseksualista, dorosłymi chłopcami się zajmował. Ale zobaczcie, jaka jest nauka biblijna, Nowego Testamentu na temat homoseksualizmu. To nie jest gdzieś Stary Testament, jak niekiedy katolicy się posługują. Zobaczcie List do Rzymian, czyli kluczowe dzieło apostoła Pawła, czyli nauki apostolskiej. Zobaczcie, pierwszy rozdział Listu do Rzymian, prosty jeden werset, przeczytajcie sobie. Pierwszy rozdział, werset 27. Jako skutek odwrócenia się od Boga, apostoł Paweł pokazuje społeczeństwo, gdzie nastąpi perwersja seksualna. Wcześniej jest o lesbijkach, o kobietach, a teraz jak i mężczyźni pozostawili naturalną potrzebę kobiety i zapłonęli swoją rządzą płciową względem siebie nawzajem. Mężczyźni z mężczyznami, popełniając bezwstyd i odbierając na sobie samych zapłatę godną ich zboczenia. Jakbyś, to jest Nowy Testament. Jakbyś podobna... zacytował ten fragment na przykład na Uniwersytecie Śląskim, to już byś został wyrzucony. No a ty chciałaś debatę zrobić z kreacjonistów, z komunistami, tymi materialistami i też cię wyrzucili. No, proces dyscyplinarny miałaś. Wolność uniwersytetu. I zobacz, że Gauvin wtedy został poinformowany, nie stanął w twojej obronie czy innych dziewczyn. No teraz się tak pozuje, teraz się tak pozuje, że on tu będzie naukowca walczył. Ale zobaczcie, nauka apostolska pokazuje homoseksualizm jako jedno z największych perwersji moralnych, jako dowód upadku społeczeństwa, jeśli się to pochwala. Końcówka tego listu pokazuje, że oni nie tylko znają orzeczenie boskie w tej sprawie, ale jeszcze pochwalają tych, którzy te czyny robią. Jak nazwać Jana Pawła II? Jak nazwać Kościół katolicki, który człowieka o tych skłonnościach wyświęca na biskupa, a potem daje go biednym klerykom w Łomży i w Poznaniu? Jak nazwać?
nie ma słów, które by tę obłudę Kościoła rzymskokatolickiego opisały w pełni. Dlatego 17 rozdział ostatniej księgi Biblii mówi o pojawieniu się na scenę niedziejów pod koniec czasów czegoś takiego, co można nazwać wielką duchową Ksiądz Isakowicz Zalewski powiedział, że 12 lat temu Kościół nie poradził sobie z lustracją, przez co Kościół nie przeszedł i nie wyciągnął wniosków. Są kolejne problemy, jest homolobby. W przypadku arcybiskupa Peca to jest wierzchołek góry lodowej. Innych skandali obyczajowych, powiedział ksiądz w programie Wydarzenia i Opinie. Rzeczywiście, no tutaj tak jakby Isakowicz Zalewski mówi więcej niż inni księża, tego nie można. Ale niewiele więcej. Przypomnijmy, że urząd arcybiskupa przypadł arcybiskupowi Gądeckiemu. On zastąpił Juliusza Peca. I on odprowadzał z honorami, bo przeglądaliśmy, kto koncelebrował pogrzeb tego grzesznika, który trwał w grzechu. Zobaczcie, mówią katolikom o tam stanach łaski uświęcającej, trutu, tutu, kawał drutu. A grzesznika, który nigdy nie odwrócił się od swoich grzechów, publicznie nigdy nie przeprosił za swoje grzechy, o których wszyscy wiedzą i wiedzieli, arcybiskup Gądecki chowa z honorami. To jest groby pobielałe, co Jezus mówił o faryzeuszach swoich czasów, to jest nic w porównaniu z hierarchami Kościoła rzymskokatolickiego dziś. Ale mówi się o jakimś sukcesie, że nie pochowano arcybiskupa Peca w poznańskiej archikatedrze, tylko na cmentarzu parafialnym. No gratulujemy takich sukcesów, to już co? Co poradzisz? Jaki Kościół? Takie sukcesy. Na pewno go wychwalali od tutaj, od świętych, wiesz, i że tu już wychwalali jego czyny, jakiegoś bidnego księdza dali, żeby homilię na jego cześć wygłaszał. Zobaczcie, jaka skala zakłamania. Jacy tchórze są ci ludzie, że ten Przeciszewski dopiero teraz po śmierci arcybiskupa mówi prawdę. Od razu, wiecie, no to aż się źle robi, komentując ten syfilis moralny. Jestem przekonany, że sytuacja, w której znaleźliśmy się dzisiaj, posłuży do oczyszczenia Kościoła poznańskiego, oświadczył w komunikacie na temat pogrzebu arcybiskupa Peca arcybiskup Gądecki. No gdzie to oczyszczenie? Gdzie jest słowo prawdy oficjalnie? Gdzie są te zadośćuczynienia, o które dopomina się ksiądz Isakowicz? A ksiądz Isakowicz, zwrócę jeszcze twoją uwagę na tego papieskiego nuncjusza Józefa Kowalczyka. Sprawa apostoła Peca była tuszowana, mówi ksiądz Isakowicz. Arcybiskupa absolutnie Peca. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Są na to dziesiątki dowodów, mówi ksiądz Isakowicz. Czyli sprawa arcybiskupa Peca była tuszowana przez ówczesnego nuncjusza papieskiego Józefa Kowalczyka. Później został prymasem Polski. No wszystko to są decyzje kadrowe Jana Pawła II. Czyim Jana Pawła nuncjuszem był drugiego. Józef Kowalczyk? I teraz właśnie. Papieża Wojtyły. No i tyle, proste. I teraz zobaczcie. Mamy mały, lawendowy, fioletowy granacik dziecięcy. Bo ta sprawa została już dawno zdetonowana. Ksiądz Isakowicz mówi, że Kowalczyk, który zresztą był zanotowany przez Służbę Bezpieczeństwa, zdaje się, jako kontakt informacyjny, przynajmniej tyle wiemy. Biskup Pec również, MSW 78 rok. A czemu służyła tak zwana operacja Hyacynt w SB? Właśnie wyłapywano przede wszystkim, namierzano homoseksualistów wśród księży, wśród przyszłych kandydatów na biskupów, także z tej tak zwanej przyszłej opozycji demokratycznej. Dawano odpowiednie środki operacyjne, żeby zdobyć dowody ich homoseksualizmu, to jest operacja Hyacynt właśnie na tym. I potem, żeby całe życie szantażować i prowadzić tych ludzi. Dlatego w 60-tych latach wysłali Peca do Watykanu, bo już mieli na niego hyacyntową teczkę. No to jest oczywiste dla mnie, no. To jest jak 2 razy 2, tu nie ma żadnych. Dlatego też nikt go później nie ruszył, bo on miał krycie od komunistów i od katolików. Był nie do ruszenia.
A my dowiadujemy się... Szkoda, że go nie mianowali szefem NIK-u. Też by się przecież nadał. A co? I nie mogliby go odwołać. No, szkoda, że tu też go nie odwołali. Dowiadujemy się prawdy teraz, o Janie Pawle II dopiero po 40 latach. Ale teraz pytanie. Kogo jeszcze kryła ta mafia? Bo przecież jak ksiądz Isakowicz mówi, że są dowody, że Kowalczyk krył Peca i to, co on robił zarówno w sprawie donoszenia na Polskę, na Polaków, jak i jego zboczenia, to kogo jeszcze Kościół katolicki w Polsce skoro kryje? Mówi, że jest homolobby w Kościele, że to jest wierzchołek góry lodowej. Tomasz Telikowski, katolicki publicysta na portalu fronda.pl, pisze tak. Nie wystarczy powiedzieć, że to był błąd. Trzeba jasno powiedzieć, kto za niego odpowiada. Czy Tomasz Telikowski... Jaki błąd? Homoseksualizm jest jednym z najbardziej potępionych przez Nowy Testament grzechów. Jest synonimem upadku danej społeczności, jeśli się przyzwala w danej społeczności na homoseksualizm. Jest, można powiedzieć, pewnym znakiem końca czasów. Tak apostoł Paweł przedstawia sprawę. A Terlikowski nazywa to błędem? No on mówi, że nie wystarczy powiedzieć, że to był błąd, że tego... Ale trzeba wskazać winę. Nie, on nie mówi, że trzeba nazwać to grzechem. Jednym z najgorszych grzechów. On mówi tylko, że trzeba wskazać winnych błędu. Błędu! Nie ogromnego znieważania Boga. Nie ogromnego narażenia przecież młodych wszystkich chłopców w parafii czy w diecezji tego z boka. Nie wie, że odpowiedzialnym za nominowanie czy wyświęcanie biskupów. No przecież wie, tylko udaje, że nie wie. No. I pyta, kto odpowiada za to, że Pec został biskupem. No to ten, kto go powołał. No kamerdyner Dziwisza zaraz powiedzą. A wiecie, że kamerdynera Dziwisza wyświęcili w tajemnicy na księdzach. I no mieszkają? No jak mają? No przecież jak to... Wiecie, jaki toast wzniósł w Magdalence, jak pili komuniści z tymi michnikowcami, biskupami? On mówi, Kościół katolicki każe kochać wszystkich ludzi. No to napijmy się, towarzyszu Kiszczak. Podałem to chyba na Twitterze parę dni temu. No toż i biskup arcydziwisz. Co się dziwisz? On kocha wszystkich ludzi. Tak go kocha, także że nawet swojego mieszka. No i cały Kraków na to patrzy i nikt nic nie mówi, tylko ksiądz Isakowicz, Zaleski. Czy będzie jakiś przełom? Nie pytam o polski kościół, ale o polskich wiernych Kościoła katolickiego. Masowego. Czy Jan Paweł II nie będzie. Zostanie zrzucony z tego piedestału? Rzeczywiście on jest traktowany w Polsce jako półbóg. Dla ludzi rozsądnych to już dawno się stało. Ci, którzy czytają Idź pod prąd, którzy oglądają naszą telewizję, przecież wielokrotnie wracaliśmy do tego tematu teczki JP2, jeszcze chyba rok temu pokazywaliśmy w grudniu te związki wielorakie i to jest tylko, można powiedzieć, taka mała prasówka. To nie jest wejście w żadne tam tajemne dokumenty. Mhm. To jest mała prasówka, a to już się ludziom włos jeżył, jak poznali te fakty zestawione razem. Bo wiesz, każdy gdzieś coś o tym wiedział, nie? Gdzieś tu, tam, śmam, ale jak to razem zestawić, to dopiero bije po oczach, a to jest dopiero, można powiedzieć, cień prawdziwego problemu, z jakim będą się niebawem już mierzyć katolicy w Polsce. Przecież to, że on pedofili ochraniał wprost, ten szef tego takiego zakonu, jak to się nazywa, Chrystusa, jacyś rycerze, czy coś, taki pedofil, no, brutalny, dziwkarz kompletny, to przecież przyjaciel Jana Pawła II, nie? I o tym gdzieś wszyscy to wiedzą, nie? Ale nikt tego nie zestawia razem. Nikt nie pyta, no to zaraz, to jak może być świętym? Te pytania są dopiero przed wielu katolikami. Ale podejrzewam, że wielu z nich zatka uszy. Tak jak jest taka scena w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie głoszą Ewangelię, apostoł Paweł z wyprawą misyjną głosi Ewangelię w Efezie. I tam zaczyna się popłoch wśród handlarzy dewocjonaliów.
Nie? I apostoł Paweł, no, jak zwykle tłumaczy, że Bóg to nie jest podobny do złota, do srebra, do obrazu, nie mieszka w świątyni, bo to samo w innych greckich miastach mówił. Jak to sprzedawcy dewocjonaliów w tamtych czasach usłyszeli, mówią, zaraz. To po pierwsze, nasz zawód pójdzie w poniewierkę, a co z kredytami, a co z kochankami i tak dalej. A po drugie, wielka Artemida Efeska zostanie obalona stroną. No to podburzyli fanatyków, naszpuntowali ich emocjami, że sekciarze, heretycy chcą tutaj wielką Artemidę z Efeską odrzeć z majestatu. Jak to towarzystwo się zebrało, to mało nie zabili apostoła Pawła i tak dalej. Nie? To możecie sobie przeczytać w Dziejach Apostolskich. I ten tłum krzyczał przez parę godzin, wyobraźcie sobie, wielka jest Artemida Efeska, nie wiedząc dokładnie, o co chodzi. Tą spuściznę sterowania tłumem za pomocą religii, to już przecież w Faraonie jest pokazane. Przecież Faraon to nie jest historia Faraona. To tylko głupi, kto nawet do szkoły wystarczy pójść państwowej, żeby wiedzieć, że historia Faraona to jest alegoria, szczególnie chodzi o kapłaństwo staroegipskie, to jest alegoria Watykanu. To chciano Polakom pokazać w Faraonie, że to nie działo się parę tysięcy lat temu. To dzisiaj dzieje się w Rzymie i w Kościele katolickim. Właśnie napuszczanie ludzi za pomocą emocji albo wygaszanie emocji, kiedy władza chce tego wygaszenia emocji. To jest... Jezuici i Kościół katolicki osiągnęli w tym mistrzostwo świata. Dlatego tak ważne jest odesłanie Polaków do Biblii. Bo zaraz przyjdzie Sekielski, będzie tam jakąś mówił o tych rzeczach i tak dalej. Zaraz będą o takie wycieki. Ale zamysłem tych ludzi jest za pomocą pokazania obrzydliwości Kościoła katolickiego odstręczenie Polaków od Jezusa Chrystusa. Bo Polacy mają w głowie zbitek. Kościół to Bóg. Kościół to Jezus. Jeśli obrzydliwy, ohydny, pedofilski, homoseksualny wpisz wszystkie możliwe grzechy, pokaże się im Kościół, to oni to przeniosą na Boga i będą ateistami. Taki jest diabelski, komunistyczny plan. Dlatego mówimy, dajcie ludziom Biblię. Niech sami poznają Jezusa Chrystusa. My to robimy każdego dnia i wzywamy uczciwych księży katolickich. To jest naprawdę ostatni dzwon. Dajcie Polakom Biblię. Niech osobiście poznają Jezusa Chrystusa. Bo za chwilę będziecie mieli tu pogański, komunistyczny ugór. Kończymy pierwszą część programu i przechodzimy do waszych pytań i komentarzy, za które serdecznie dziękujemy. Mamy pytanie, komentarz od użytkownika Lublin. Lublin, za ten ząb narwala w Polsce Ziobro by pana Łukasza skazał za napaść na imigranta, użycie broni bez zezwolenia, oczywiście, skorzystanie z kła bez zgody właściciela, opuszczenie miejsca pracy bez zgody pracodawcy. Przecież to pisowcy chcieli wprowadzić zakaz tam noży z jakimś długością ostrza. No to on miał dzidę półtora metrową. Dopierdla! Oczywiście w majestacie pisowskiego lewa. Bo z prawem to nie ma nic wspólnego. Lublin pisze, brak gotówki oznacza całkowitą likwidację bazarków, sprzedaży płodów rolnych, sprzedaży grzybów i tym podobnych, tylko zagraniczne markety i robaki w kropki. Dokładnie tak. Dokładnie tak będzie. A to jest tyciusi fragment ich diabelskich celów pozbawienia nas wszelkiej wolności. Remko, Polska szybko podąża w ślady komunistycznych Chin. Komuchy chcą coraz więcej odebrać naszej wolności. No tak. Rozmawiamy w temacie programu o 13:00. Tam mówiliśmy, że pan Kościński, czyli minister finansów, chce, żeby Polska była
w 100% bezgotówkowa, co oznacza całkowitą kontrolę nad naszymi pieniędzmi, nad wszystkimi transakcjami i brak anonimowości. Polecamy komentarz o 13. Mamy też szerszą wypowiedź naszego widza. Moja sytuacja plus dodatkowy argument a propos programu o 13. Witam serdecznie. Chciałem przedstawić moją sytuację niedawno. Rozmagnetyzowała mi się karta płatnicza. Nie mogłem płacić zbliżeniowo, tylko mogłem wypłacić gotówkę. Jak zgłosiłem uszkodzenie karty, to musiałem odczekać dość długi czas, aż wyślą mi inną kartę. Zakupy mogłem robić tylko dzięki wypłaconej wcześniej gotówce. Gdyby ideał towarzysza Małowieckiego pod tytułem Polska bezgotówkowa wszedł w życie, to nie mógłbym nawet wypłacić gotówki. Ten przykład pokazuje, jak człowieka może łatwo odłączyć od jego pieniędzy, które ma na koncie, a nie może nimi płacić. Pozdrawiam, dziękujemy za ten komentarz. Nie mógłby pan ani zapłacić nawet dolarami, ani złotem. Bo tylko przez chipa będzie można zrealizować, czy przez kartę w bezgotówkowej tej transakcji będzie można cokolwiek kupić i sprzedać. Początkowo to jeszcze jakiś tam czarny rynek pozostanie, pewnie na złoto i dolary. Ale potem będzie coraz bardziej, coraz ściślej, tak jak obiecał Kaczyński i Morawiecki, będzie ta wolność odbierana niewielkim koncernom, tylko niewielkim, małym ludziom i ich niewielkim pieniądzom. Jadwiga Budniewska w temacie, to właśnie, tak właśnie będzie. Mój syn po szkole bankowej mówi, że by kupować małe złote kolczyki i pierścionki na chleb lub benzynę, jak bańka pęknie. Dokładnie tak. Czyli ten system, wracamy do handlu wymiennego. Ten system bezgotówkowy, on się skończy jednym wielkim kryzysem gospodarczym i o tym mówi też Biblia. Zobaczcie sobie zaraz po... Tak też było też w Indiach, jak zabrano banknoty. Banknoty 500 i tysiąc tych rupii, czy tam czego tam oni mają. Jednego dnia unieważnili banknoty, w których ludzie mieli oszczędności i powiedzieli, nie ma pańskiego płaszcza. W szatni. I co nam pan zrobi? I obowiązkowo musicie wszyscy stworzyć wymienić, karty kredytowe. Nawet ofiary śmiertelne się pojawiły. Do tej pory jest kryzys w Indiach. Także to już widać, że globaliści, czyli komuniści nowej odsłony, ekoglobaliści, już działają naprawdę w wielu krajach, a Polska jest jednym z nich. Katolicko-narodowy rząd jest w rzeczywistości rządem zdrady narodowej globalistów, którzy chcą Polaków włączyć w jeden światowy system. A jeszcze powrócimy na chwilę do bezgotówkowy. Tematu. Bezgotówkowy. To właśnie po to jest mianowanie Morawieckiego. Nie ma żadnego innego wytłumaczenia. Tylko właśnie ten system bezgotówkowy, diabelski system bezgotówkowy, to jest cel rządu PiSu. Wszystko inne się nie liczyło. Macierewicza kopnęli w dupę, czyli wojsko nie ma. Współpraca z Amerykanami nie ma. Najbardziej popularna pani polityk, tak jak on się tam nazywa? Beata Szydło. Szydło nie ma, bo wjechał Morawiecki i system bezgotówkowy. Mariusz Borucki jeszcze w temacie bohaterskiego pana Łukasza z Londynu. Oj tam pastor się czepia, że Polak na terrorystę z dzidą skoczył. Przecież polskie służby nie tak dawno wypuściły instrukcję 4U i tam jest promowane podobnie, a nawet z gołymi rękami właśnie na terrorystę. Odniósł 5 ran. Mógł nie żyć. Gdyby miał broń palną, przynajmniej w tym wstępnym projekcie tu Ruch Obywatelski Miłośników Broni na czele z prezesem Andrzejem Turczynem taką ustawę zaproponował, żeby dać ludziom broń do ochrony miru domowego. Czyli żeby w każdej nieruchomości, w każdym domu była długa broń, na przykład gładkolufowa, czyli wiadomo, że jej nie można schować i tak dalej, ale w sytuacji zagrożenia można taką broń użyć do powstrzymania napastnika. Zwykle to tam są takie ładunki miotające z różnymi tam kulami, czyli ze śrutem gumowym albo metalowym, czyli raczej nie zabije, a gumowy to w ogóle, tylko raczej powstrzyma. Także gdyby taka broń była w tym lokalu, nie? No to barman by wyjął tam jak na westernach czy na różnych filmach amerykańskich, wyjmuje spod lady i po zabawie, no. Koniec ataku terrorystycznego. Widzowie się śmieją, że Unia Europejska
w związku z użyciem przez Polaka kła narwala. Wyrwanie wszystkich kłów narwalom zarządzi. Noże kuchenne pewnie już niedługo zostaną ewidencjonowane, pisze Paweł Madej. Tak, tak, ja się teraz zaczynam zastanawiać, czy teraz na przykład nie będzie na Allegro wysypu dzid z tego kła narwala, że Polacy zaczną się zbroić właśnie w tego typu urządzenia, a potem zostanie to zabronione. I wracamy do systemu numerycznej inwigilacji. Paweł Madej może iść pod prąd, zrobi mem z hasłem lub pytaniem. Czy PiS wprowadza faszystowski system numeryczny inwigilacji i kontrolowania Polaków? Niech się niesie w głowy obywateli. No dobra, no możemy zrobić. Wielu ludzi to robi, tylko teraz pytanie. Bo z jednej strony jest informacja, nie? I tu nas blokują, wiecie, różne tam rzeczy robią nasi widzowie, no to robią co mogą, żeby tę blokadę przerwać, jest ich coraz więcej. Ale ta informacja musi paść na właściwy grunt. Dlatego na koniec poproszę o nasz film o Matrix, polski Matrix. Nie? Bo cała tragedia filmu Matrix to co jest? To, że ludzie umiłowali ciemność, umiłowali niewolę. I dlatego sama prawda, jeszcze samo powiedzenie, słuchajcie, chcą was zaczipować, słuchajcie, chcą was kontrolować. Niewolnik powie, no cóż, no to będą więcej kontrolować, już mnie i tak kontrolują, i tak. Wszystko wiedzą. Przecież jak mówiliśmy o tym, że szpiegowskie telefony masz, jak masz Huawei, to tak. A co mi wszyscy tam, szpiegują. A co mnie tam, co będą wiedzieć, w której ja pizzerii kupuję, czy co, no co tam będą, co mnie to obchodzi. Niewolnik nie ma... Jakby to powiedzieć? On przyjmuje niewolę jako coś oczywistego, no bo on nie kocha wolności. Dla niego wolność... On może nawet nie wie, co to jest wolność, no, do końca. Albo jeśli nawet trochę rozumie, bo rozumem może pojąć, nie? To te korzyści z niewoli są większe. No to przecież znana bajka o tym psie i wilku, nie? Tym tłustym psie na łańcuchu, na obroży i głodnym wilku, który ma wolność. No ale nie ma tego. I ten pies wcale nie chce być wilkiem. On może i dwie, jeszcze kaganiec mogą nałożyć i tego, ale on ma michę. On ma ciepłą budę. I on nie chce wolności. To co informacja takim tłustym, tym psom łańcuchowym pomoże? Dlatego mówimy. Informacja o podatkach, o globalizacji to za mało. Musimy dać ludziom informacje o nowym narodzeniu. O nowym narodzeniu. Żeby z tego gnuśnego niewolnika w jego wnętrzu urodził się młody wilk. To jest potrzebne. Dlatego my tylko mówimy o nowym narodzeniu. To jest przez poznanie Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do wolnej Polski już dzisiaj. Bo dzisiaj cały już ten otumaniony naród przyjmie te wszystkie nowinki i będzie głosował dalej na PiS. Pomimo tego, że będzie wiedział, że to oznacza większą niewolę. Odnośnie właśnie Prawa i Sprawiedliwości, Edek z Fabryki Kredek. Maryjne objawienia PiSu coraz lepsze. Za rok rozbicie PiSu i wcześniejsze wybory? To w ogóle nie ma wielkiego znaczenia. Tym nie należy się podniecać. Bo jeśli ludzie są niewolnikami w Polsce, jeśli nie znają, co to wolność, jeśli nie znają Jezusa Chrystusa osobiście, to czy będzie rządziła Konfederacja PSL z Kukizem, czy PSL z SLD, nie ma najmniejszego znaczenia. Dziękuję serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. A przed Wami polski Matrix. Animacja Idź Pod Prąd. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sprawiedliwości społecznej. To Solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego, ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej. Ta myśl jest głęboko w filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. Jeśli by ktoś chciał zniszczyć naród polski, to nie zrobiłby lepiej niż Platforma PSL, SLD i PiS razem wzięty. Czyli zwiększałby socjalizm,
żeby zniszczyć w nim poczucie sukcesu, dumy i godności. Również w tej lewicowej, nazwijmy to, dawnej PPS-owskiej tradycji, tam rosła ta wrażliwość społeczna, jakże potrzebna dla sprawiedliwości społecznej. Minęła 19. Dziś formowaną co prawda innymi słowami, ale krytyka. Po co wam wolność, kiedy macie telewizor? Nie? To już, co niektórzy zaczynają widzieć tę tendencję duchową w narodzie polskim, że naród polski dzięki katolickiej religii zabobonnej, która ich odciąga od prawdziwego Boga, on nie chce też wolności na innych polach. Nie chce wolności myśli, nie chce wolności słowa, nie chce wolności religii oczywiście, bo ma przecież jedyną prawdziwą, i nie chce wolności gospodarczej. Chce być niewolnikiem. Chce być oszukiwanym. Dlatego tak łatwo jest go oszukiwać. Wielu już obiecywało ci przeróżne gruszki na wierzbie. Ja nie zamierzam tego robić. Ja nie obiecuję ci nic prócz prawdy. Prawdy często bolesnej, ale prawdy, która jedynie może cię wyzwolić. Tylko prawda, nic ponad to. Każdy z was chyba ma świadomość, że wolność to nie jest tylko wykrzykiwanie patriotycznych haseł na jakimś marszu. To trzeba codziennej, wytrwałej pracy ludzi, którzy absolutnie nie uzyskają pomocy ani nagrody czy zapłaty od swojego środowiska. Te skrzydła husarskie, które mamy, wielu z was tu przede mną ma na piersiach, to jest właśnie to wspomnienie, symbol wolnej Rzeczpospolitej. Czyli ten naród zasmakował kiedyś wolności. Tęsknota za wolnością to ciągle w naszym narodzie jest. Czyli my mamy łatwe zadanie. Mamy tylko obudzić tę tęsknotę. Tak nam dopomóż Bóg.